Dzień dobry Państwu, tu Leśne Echo, Radio Koncao i zapraszam na przechadzkę, zimową przechadzkę po zaśnieżonym lesie. No i tak właśnie się przechadzamy. Naszemu spacerkowi towarzyszy piesek Buba, norweski pies tropiący. Tak więc sobie idziemy. Patrzcie, tak ładnie. Tak wygląda właśnie las. W tle szumy pociągu. I zobaczcie, jak fajnie, bo teraz tak śnieżek gładziutki. Widać parę tropów. O, trop, moglibyśmy se tropić tu. O, pewnie to mój kotek prawdopodobnie tu był. Bo taki właśnie punktowy, bo zajączek to ma inny. No, norweski pies tropiący, Buba tropi. A my, zobaczcie, tam drzewo, gałąź powalona pod ciężarem, ale gałąź powalona, niech mnie dunder świśnie. Słuchajcie, drodzy Państwo, no to jest właśnie siła natury. Spadł śnieżek, był mokry, wilgotny, no i co za tym idzie, ciężki. No i taka to jest chyba wierzba stara. No połamało, no nic, będzie opał. Tu też połamało, jak widzicie, powalone konary, drzewka. No, no, no. To idziemy sobie dalej. Idziemy sobie dalej. Norweski pies tropiący, szukamy tropów. O, na razie widzę swoje tropy. Idę po swoim tropie. Tropy, 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 kamel tropy. Piesku! No to idziemy dalej do lasu. No właśnie, takie zwierzęcia to mają fajnie. No jest to oddech. Jest to oczywiście propozycja filmowa dla Państwa, którzy siedzą sobie gdzieś teraz w miastach, w mieszkaniach, w blokach, a gdzieś tam dusza woła do lasu, chce do lasu. To dla Was właśnie te widoki. Natura w czystej postaci. Latem oczywiście tu już moglibyśmy się rozglądać za poziomeczkami. A dosłownie 20 metrów stąd. No już podgrzybeczki będą sobie, mam nadzieję, rosły. Zobaczcie, fajny śnieg, czyściutki. Właściwie tylko tu jakiś jeden mikrotrop. Więc mamy mikrotropa i idziemy po mikrotropie. No to już są dłuższe odległości między, zwróćcie uwagę, czyli to sarenka tędy sobie chodzi. Więc no ja tak chodziłem jeszcze parę, no z 10 lat temu, powiem Wam, po tropach, no bo niestety też fajansiarze, niedobrzy ludzie, też chodzili po tropach i można było w takim przesmyku znaleźć tak zwane wnyki zastawione, coś ohydnego. Więc tych wnyków to udało mi się, wierzcie mi, zebrać naprawdę parę tu na rejonie. No ale mam nadzieję, że już nic takiego nie ma. Natomiast no idziemy ze spacerek. Las, no napadało śnieżku. Jest w tej chwili tak, żeby było jasno, gdzieś minus 5, minus 6. Więc no czuć ten mrozek, skrzypienie śniegu. Skrzypienie śniegu. I tu nam się telefon po prostu obarł. No i tak, właśnie jesteśmy w środku lasu. Gdzie jest norweski piesek? Bubu! Przepraszam bardzo za tę prywatę, ale piesek Buba to sobie robi co chce i miała iść koło mnie, a już się zamaskowała, bo myśli, że jest taka cwana. Ale nie jest, nie jest. Tak więc śledzimy teraz psa, który miał tropić. Zobaczymy. Ona mi tu znika. Ja teraz może zobaczę, gdzie to się znika. Proszę bardzo, tutaj. No, no, no. Chodź, Bubusiu. A tu kolejne drzewo złamane, zobaczcie, pod wpływem śniegu.
No tu to w ogóle niezłe spustoszenie jest. Także tak, drodzy Państwo, miłej niedzieli, poniedziałku, wtorku, środu, czwartku, piątku, soboty, czyli miłego tygodnia i w ogóle pozdrowienia z lasu. Leśne echo.